Połączenie alarmowe. Boj, 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 boj! Halo, centrala! Jak mnie słyszycie? To telefon alarmowy włączył wujek. Podobno na WBW biły się chuje. I nie z Warszawy, tylko z innych miast. Trzeba zrobić i zacierkę do ciast. Tak to właśnie, to alarmy. Wszyscy są z Rzeszowa czarni, a z Wrocławka są zieloni. Wujek tu Warszawy przed Ślązakiem broni. I nie goni go wcale, to numer alarmowy. Ja dzwonię do mojego kumpla Sowy. Są potrzebne grube gibony, bo naprawdę dobre freestyle'owe ziomy. Zapytam, co z tym bitem się dzieje. Co to jest, to alarm, mam nadzieję. To włączy alarm, numer alarmowy 997, dawaj do twojej głowy. Tu wjeżdża pan Kopytko. Cześć. I nie mów na mnie brzydko, bo zadzwonię na numer alarmowy, a na riposty twoje jestem już gotowy. To był wujek w połączeniu alarmowym. Imsyk losuje swój temat, póki on nie wylosuje, ja tylko powiem, że znaleźliśmy dokument i kartę miejską Aleksandry Hałys. Ona będzie, te dokumenty będą za DJ-ką, także Ola, zgłoś się. No i DJ-kę. Dobra. Tak, czytaj. Pieczone gołąbki. Pieczone gołąbki. Yo. Dobra, to lecimy tak. Jest Ice Cube, to jest grane dalej. Od nawijania łatwiejszy jest nawet Icy Tower. Yo, i to jest fajne dalej. Wiesz, że mamy na tych majkach w sumie dobre granie, bo napieprzam na chłopaków. Lepszy imczyk na wolnym niż gołąb na dachu. Yo, i to jest grane tu dalej. Gołąbki, tradycyjne śląskie danie? Raczej nie, bo to jest grane dalej. A słaby chętę dzisiaj przerobię na roladę. To jest grany, mam te pancze na roladę z zajebistym śląskim farszem. To jest właśnie, oni to czują. Raczej się nie zagotują tak jak kuronie. Ale kiedy ja nawijam, to ja nawijam tu ziomie. Jestem dobry, no kurczę, pieczone. Yo, i to jest grane, nie jest to, wiesz to. Chyba ci się dziś upiekło. Nie dałem punchline'ów na niego. Więc jaki reposty wyłączysz kolego? Raczej żadnych, to jest grane, wiecie. Ale przynajmniej będzie śmiesznie. Yo, jeśli gram tu teraz, będzie śmiesznie. Koniec. Jak lubicie Strasburgera. Dobra, to był Imsyk. W ogóle mam wrażenie, że wróciliśmy do punktu wyjścia, że znowu beat jest tak samo głośno, jak był na początku i mikrofony są za cicho. Panowie, DJ-e, akustycy, więcej mikrofonów, mniej bitu. Teraz lecimy bez tematu. A właśnie, czy te mikrofony są też tak samo? Raz. Poprzednia walka też mi się dało, że ktoś miał ciszej, ktoś miał głośniej. To sprawdźmy to teraz. Powiedzcie tak... Powiem coś. Raz, dwa, zaczynajmy. Lecimy z tym. Raczej. Wujek pierwszy. Bez tematu. Hej! Warszawskie flaczki kontra śląska dziurka. Ej, mądra kapusta do biurka. Już to wszystko dawno mi zgniło. Ślązaku, teraz nie będzie miło. Jesteś gościem, ja gospodarzem. Kopniakiem w dupę cię obdarzę. I nie będziesz traktowany jak święta krowa. Ty, do kogo ta mowa? Liczę na twoje pancze bardzo krwawe. Wiesz jaką ludzie lubią zabawę. Muszę ci wyrwać z nogi, z dupy. Jedź na Śląską, na rękach na zakupy. I będzie to, chłopaku, taka. Aż będzie swoją mordą żarł. Au, wiesz, że nie masz tu na scenie leszczy. Będą pancze krwawe, co najmniej tak jak Besztyk. A raperem to ty słabym jesteś. I nie naprawi cię nawet Magda Gessler. To jest świetne. I wiesz, mam pancze. Mogę tu otworzyć w sumie dobrą restaurację. Bo wiecie, w sumie to jest przejebane. To jest finał, a dali mi tu pierwsze danie. Wiesz, że ja cię tutaj pieprzę, chamie. Wiesz, mówią Imsyk, ty tu nieźle grałeś. I wiesz, że ja tu gram to, co jest grane dalej. Nawija 20 lat, ale się zagotowałeś. Yo, co jest grane i sprawdzaj zioma. Wujek, co gotujesz? To woda. Ja się nie gotuję, ja jestem smażony. Ty jesteś słaby, a ja popierdolony. Bo jesteś po prostu przeciętniakiem. Jebie cię, jesteś słabakiem. Mówisz, że jesteś utalentowany, a tu masz kąciki w szczyklizmy piany. Ludzie utalentowani to ludzie skromni. Myślisz, że oni są kurwa nieprzytomni? I co jest chłopak? Nie kumasz tego. Rozjebę ci głowę, wiesz dlaczego?
bo to jest zemsta za ostatnie eliminacje. Byłeś lepszy, wzbudziłeś sensację, bo ludzie lubią debiutantów. Ja lubię takich hamoców talentów. W sumie co za pustak, on robi sensację, a ja rap miasto puszczam. To jest grane i sprawdzaj tego ziomka. To ja cię tutaj wysyłam, ziom do konta. I wiesz, to jest w sumie właśnie. Mówisz, jesteś popierdolony, choć raz przyznam mu rację. I nie będę go tu jechał. Co ziomeczku, tobie się to nie uśmiecha? Wiesz, ja tu gram na majku. Nawet kąciki sobie rozpierdoliłem na freestylu. Tak to się tu robi, ziom, ziomeczku. A ty nie masz w sumie dobrych tekstów, yo. Ja tu gram i to jest grane ziomson. Wolałbym, żeby był tu wujek samo dobro, bo generalnie ja tu gram dla nich. Tu były dwaj dobrzy freestylerzy, czaisz? Dobra, wujek, stań po mojej... Albo nie, najpierw spytajmy publiczność. Nie no, było dwa razy. Nie stresuj mnie. Przyjemnie się z nim freestyluje, no chciałem jeszcze po jednym wejść. Zawsze. Jeszcze po jednym będzie okazja, ale to po bitwie. A najpierw zdecydujmy, kto był lepszy w tej walce. Czy bardziej podobał wam się Osama Bin Zło? Czy może jednak przekonał was do siebie Imcyk? Tak jest, tak jest. Jury też to ogarnia. Imcyk stanie po mojej lewej. Wujek po prawej, ale wy oczywiście pokazujecie lewą na wujka, prawą na Imcyka. 3-4. 1-0 wygrywa Imcyk. Trzech jurorów za dogrywką. 1 za Imcykiem. Minimalne zwycięstwo Imcyka.